Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw dokonanych. To jest problem narastający. 30% młodych ludzi wymaga opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej. Zapobieganie samobójstwom jest nie tylko kwestią fachowych kwalifikacji osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną, lecz przede wszystkim zwykłej ludzkiej dobroci. Nad pytaniem, czym jest dobroć i jak ją dokładnie określić, myśleli od wieków filozofowie. Na pytanie to próbowali znaleźć odpowiedź również pisarze i poeci. Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie, pisał Lew Tołstoj. Zapraszam do rozmowy z Benedyktem Peczko, certyfikowanym psychoterapeutą, autorem wielu publikacji popularyzujących wiedzę na temat psychoterapii i komunikacji międzyludzkiej. Dzisiaj naszym gościem jest Benedykt Peczko, certyfikowany psychoterapeuta, reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii. Dzień dobry. Benedykcie, czy to jest tak, że w dzisiejszych czasach my musimy ponieść taką cenę i jest to wpisane w ten szybki rozwój naszego społeczeństwa, w szybkich przemian, czy też ta epidemia, możemy w jakiś sposób jednak na nią wpływać, ją powstrzymywać, budować odporność, krótko mówiąc? Na pewno możemy zrobić dużo więcej niż do tej pory. I są oczywiście czynniki niezależne od jednostek, ale z całą pewnością też możemy zadbać o to, żeby młodzież miała większy dostęp do współczesnej, rzetelnej wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z różnego rodzaju problemami. I tutaj niestety programy szkolne skupiają się, zresztą chyba zawsze tak było, na przekazywaniu olbrzymiej ilości informacji, która w dużym stopniu dotyczy świata zewnętrznego, ewentualnej przyszłej pracy, różnego rodzaju danych, które i tak się przeterminowują z czasem, wielu przedmiotów, których nie używamy potem na co dzień. Nie korzystamy z nich w pełni. Natomiast w tych programach brakuje chociażby takiej wiedzy, która dotyczy tego, jak mamy się uczyć, jak robić to skutecznie, tak. Jak radzić sobie ze stresem, który towarzyszy ocenie, egzaminom, różnego rodzaju zaliczeniom i tym podobnym rzeczom. Jak radzić sobie także z trudnościami relacyjnymi. Ponieważ siłą rzeczy, na przykład rywalizacja, jest taką wartością, która jest od dawna promowana, tak, żeby być lepszym. Cały system edukacji na tym się skupia. Otrzymujemy oceny od niedostatecznej po tę celującą. Tak? Więc można zaliczyć, można nie zaliczyć. Jest porównywanie się z innymi i tak dalej. To również zawsze istniało. Ale dzisiaj można powiedzieć, że presja na osiąganie sukcesu, presja na to, żeby być dobrym, lepszym, żeby się wybijać, żeby osiągać, jest dużo, dużo większa niż kiedyś. No właśnie, bo z jednej strony dobrze jest rozwijać swój własny potencjał i dzisiejsze czasy są takie, które bardzo nam dają dużo możliwości i mówią nam, jak to robić, ale bardzo trudno jest zachować to zdrowie psychofizyczne. Czyli tak jak mówisz, właściwie gubimy się wszyscy, bo te wyniki, o których powiedziałam na początku, pokazują i jest dużo interpretacji, że bardzo, no nie tylko szkoła, ale również my dorośli za to odpowiadamy. Po prostu wszyscy się w tym gubimy. I tak jak mówisz, mało jest informacji, mało jest sposobów, mało jest nauczania tego, jak sobie radzić z przeciwnościami, jak sobie przede wszystkim rozpoznawać siebie w tym wszystkim, swoje możliwości, swoje zakresy. No właśnie. Mówisz teraz o młodych ludziach. Tak. Tak? O dzieciach, ale mówię też, że o młodzieży szkolnej. Tak. To tak jeszcze nawiązując do tych statystyk. Tak.
że właśnie Polska jest na tym drugim niechlubnym miejscu, to okazuje się, że również jeśli chodzi o dorosłych mężczyzn, Polska znajduje się w czołówce. Słyszałam też, tak. Jest na czwartym miejscu. Jeśli chodzi o samobójstwa, tak? O samobójstwa w Europie. W związku z czym no, to wyraźnie wskazuje na to, że problem nie dotyka tylko i wyłącznie dzieci. Ale tym bardziej z jaką skalą wyzwań dzieci się spotykają. Jeżeli dorośli mężczyźni nie radzą sobie z wyzwaniami życia, pracy, oczekiwań społecznych i tym podobnych, to co dopiero mówić o dzieciach, które nie posiadają takiego doświadczenia życiowego, nie posiadają tej wiedzy, ich osobowości nie są jeszcze w pełni ukształtowane, a na pewno nie w takim stopniu jak u dorosłych. W związku z tym, no to... Jest to konsekwencja. To można powiedzieć, że czego oczekiwać od dzieci, jeżeli mężczyznom jest tak trudno. Tutaj podkreślam mężczyznom, bo na całe szczęście z kolei na bardzo dobrej pozycji Polska znajduje się, jeżeli chodzi o samobójstwa kobiet, których jest nieporównanie mniej. Aha. Kobiety bardziej potrafią wyrażać swoje uczucia, opowiadać o nich, w ogóle bardziej nazywać to, co im jakby, co ich dotyczy. Są bardziej otwarte również na relacje i częściej sięgają po pomoc z zewnątrz wtedy, kiedy potrzebują. Mężczyźni często mają takie przekonania, że jeżeli sam sobie nie poradzę, to znaczy, że jest ze mną już tak źle. W tej chwili mamy taki trochę polujący tryb, jakby krótko mówiąc, włączony do zdobywania tego wszystkiego, co możemy, bo mamy coraz więcej w zakresie naszym możliwości zdobywania, ale cierpi na tym bliskość. Krótko mówiąc, jest coraz większy deficyt i też się mówi, że przyczyną tej epidemii, która jest związana z tą narastającą depresją, nie tylko wśród dorosłych, ale szczególnie wśród młodzieży, jest ten deficyt zdrowego, ciepłego, bez hejtu, przyjacielskiego, otwartego, mającego czas, przestrzeń na w ogóle na ten kontakt, po prostu deficyt kontaktu z dorosłymi i deficyt dobrego kontaktu przyjacielskiego z rówieśnikami. I już my wiemy, żeby się nie porównywać, to co powiedziałeś przed chwilą, to już o tym się mówi, nie porównuj się. Ale nadal to nam nie pomaga. Rośnie liczba tych prób samobójczych. I teraz, czy tej depresji. I teraz cały czas, dobrze, szkoła odpowiada, bo faktycznie przez młodzież szkoła jest absolutnie, totalnie nieszanowana i uważana, że jest po prostu niepotrzebna, bo faktycznie nie daje za bardzo możliwości rozwoju potrzebnego do dzisiejszego świata tak naprawdę. Jest jakimś tam przechowalnią. Mówi się, że szkoła zaczyna być przechowalnią po prostu dla młodzieży. Więc jak to jest z tymi naszymi relacjami w dzisiejszym świecie? Bo to jest największy deficyt. No, w dużym stopniu są one zastąpione komunikatorami różnego rodzaju. Właśnie. I dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy zarówno dorośli, jak i dzieci, nawet będąc obok siebie, równocześnie są pochłonięci przez czytanie, przeglądanie Facebooka albo innych portali społecznościowych, bądź poprzez chłonięcie właśnie tych informacji, które także mają płytki charakter, bo to bardzo często są plotki, to są różnego rodzaju doniesienia, które dzisiaj są na tapecie, jutro ich już nie będzie, bo zostaną zastąpione przez kolejne. To jest ta informacja zwrotna, którą potrzebują ludzie w tej chwili, żeby zobaczyć, ile są warci poprzez te komunikatory właśnie. I lajki. I lajki, tak. No to jest to lustro, w którym się po prostu wszyscy przeglądamy w tej chwili. No i to doprowadza do tego, że młodzi ludzie, w szczególności młodzi ludzie, starsi zapominają, a młodzi ludzie nie mają często szansy na to, żeby rozwinąć w sobie umiejętność korzystania z bezpośredniej relacji, bezpośredniego kontaktu. Tak.
z tej żywej wymiany. Ale oni nie chcą. Bycia razem. Ale oni nie chcą. Wiesz, ja mam sama w domu też nastolatka. I to jest właśnie o to chodzi, bo to nie jest tak, no dobrze, to ja powiem, to korzystajmy. A przyjdziemy do domu chcą? I powiedzmy, korzystajmy sobie z naszej relacji. A dlaczego nie chcą? Bo co jest atrakcyjniejsze? I łatwiejsze. Mhm. Bo jeżeli coś idzie nie tak w komunikacji elektronicznej, to zawsze można się rozłączyć. Tak, przełączyć na inny kanał. Tak, można zająć się czymś innym. Mhm. I jest po sprawie. Natomiast kiedy jest to relacja bezpośrednia, to tak łatwo nie da się tego zrobić. Można co prawda wyjść, można powiedzieć, nie chcę rozmawiać. Albo nie chcę teraz rozmawiać. Ale wcześniej czy później z tą drugą osobą się spotykamy, bo to jest albo klasa w szkole, albo jest to klub, albo podwórko, albo wszystko jedno, co jeszcze. W każdym razie, kiedy już nastąpi to spotkanie kolejne, to wtedy pojawiają się te emocje i te niedokończone sprawy, które spowodowały właśnie wcześniej unikanie tego kontaktu. Tak. I w nieskończoność unikać się nie da. Więc tu również młodym ludziom brakuje umiejętności komunikowania się chociażby. No to wiemy właśnie, tak. Ale teraz jest kwestia i zawęża się im coraz bardziej sposób patrzenia, bo okazuje się, że nie mają tych pozytywnych perspektyw, tych pozytywnych wzorców, że w tej chwili przeżywamy kryzys wartości, kryzys tożsamości, przeżywamy kryzys właśnie tej bliskości, krótko mówiąc, oddzielamy coraz bardziej od siebie. I teraz, no dobrze, to w takim razie, jeżeli tak wygląda system szkolny, który na przykład nie ma lekcji z psychologii, a bardzo bym chciała, żeby były na przykład zajęcia z psychologii, albo jakichś zajęć takich, więc w takim razie młodzi ludzie nie chcą odchodzić od telefonu, w pewnym sensie wymuszają, manipulują dorosłymi, dorośli nie mają czasu i nie chcą wchodzić w konflikt z młodymi, więc to wszystko jest jakąś grą w tej chwili, cały czas w oddaleniu od siebie. Więc jak każdy z nas tak naprawdę, my dorośli, którzy mają przeprowadzać tą młodzież, te dzieciaki przez te trudności i ta młodzież, te dzieciaki, jak mają ten kontakt blisko siebie zyskiwać, bliżej siebie coraz bardziej być, żeby dawać radę przechodzić to wszystko? No, na pewno przede wszystkim samemu znajdować czas na bezpośredni kontakt ze swoimi dziećmi czy z członkami rodziny, bo to samo dotyczy cioć, wujów, stryjów i innych dorosłych. Rozmawianie o sobie, nie tylko o różnych ważnych kwestiach dotyczących świata, ale o sobie, o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. Zapraszanie do tego również młodych ludzi, oswajanie ich z tego typu wymianą. Tylko jest potrzebny tutaj ważny warunek do spełnienia. Nie można tego robić w sposób mechaniczny, bo na przykład pan psycholog tak powiedział, albo obejrzeliśmy w tej czy innej audycji, że tak trzeba robić. To teraz będziemy bezpośrednio rozmawiać. Co u ciebie? Bo takie mechaniczne potraktowanie tego tematu przynosiłoby odwrotny skutek. Jest ważne, żeby dorośli rzeczywiście z jednej strony skontaktowali się z własną potrzebą tego typu wymiany, a z drugiej strony, żeby czas, który poświęcają na bycie z młodymi ludźmi, ze swoimi dziećmi czy innymi członkami rodziny, wnukami także, żeby ten czas był przeznaczony faktycznie na ten cel, żeby nigdzie się nie spieszyli, żeby zarezerwowali go właśnie po to, żeby poświęcali tym młodym osobom swoją uwagę w całości. No tak, tylko wiesz, u nas, zobacz, trochę jest też tak, jakby mówię u nas, w sensie wśród ludzi, że no gdzieś tam, jeżeli my sami nie mamy tego kontaktu ze sobą, jeżeli my sami nie chcemy tak naprawdę się otworzyć przed sobą,
trudno jest nam się otworzyć przed kimkolwiek, prawda? Trudno jest nam spędzić tak naprawdę uczciwie, otwarcie i jakby w takim właśnie przyjaznym nastawieniu ten czas. Jeżeli tak jak mówisz, załóżmy mężczyzna, woli jednak gdzieś tam się schować, czuje się źle, czuje się gdzieś tam napięty w środku, trudno będzie mu z tym nadmiarem roztoczyć te skrzydła, wiesz, opieki czy jakiejś takiej przychylności. Dlatego nastolatka, który totalnie widzi, że ten ojciec tak naprawdę coś udaje i w ogóle to jest nieprawda, prawda? Tylko on właściwie nie chce tego robić. Rozumiesz, jesteśmy tak jakby zapętleni. Zapętleni w tym, w swojej takiej pewnego rodzaju zagubieniu, niechęci i bolesności. To znaczy bardzo trudno. Do czego zmierzam? Prawdopodobnie, ja tak to widzę, że jest problem tego akceptowania siebie takimi, jacy jesteśmy. Że, także przez dorosłych. Przez dorosłych, każdego z nas. Mhm. To znaczy, że trochę nie potrafimy powiedzieć sobie, taki jestem. Uczciwie, otwarcie powiedzieć, taki jestem przed sobą i jakby z tym zaakceptowaniem tego, jacy jesteśmy, jakby wychodzić do siebie w rodzinie, wśród przyjaciół, w sensie, czyli wtedy, jeżeli ten ojciec, załóżmy, czy ta matka akceptuje, nie udaje, że jest kimś innym, tylko naprawdę stara się i jakby zrozumie, że to jest najważniejsze, że ona zaakceptowała te swoje jakieś tam mankamenty, jakieś niedojrzałości, niedociągnięcia i wtedy, jak ona wejdzie w taki sposób do swojego dziecka, to jest szansa, że to dziecko zaakceptuje siebie takie, jakie jest. Bo z tego, co wiem, to wśród tych dzieci, które cierpią i nie mają tej możliwości kontaktu, wyrażenia swoich uczuć, powiedzenia o tym, co czują, dlatego uciekają się do takich rozwiązań. Wydaje im się, że śmierć jest rozwiązaniem. No, to nie chodzi tylko o samobójstwa, bo przecież również plagą są samookaleczenia, tak, i różne inne tak zwane zaburzenia zachowań. Więc skala... Ponad co szóste dziecko samookalecza się w tej chwili. Więc skala rzeczywiście jest duża i to, o czym powiedziałaś, dotyka istoty sprawy, bo docieramy właśnie do kwestii profilaktyki. W jaki sposób zapobiegać? Tak jak wspominałaś o tym rzesze nowo wyszkolonych, dobrze przygotowanych psychoterapeutów czy psychologów, lekarzy nawet i tak dalej, to jest gaszenie pożarów. Dokładnie. Czyli my jesteśmy strażakami. Mhm. I udajemy się na różnego rodzaju akcje. Albo, gdyby to metaforycznie ująć, można powiedzieć, że do nas przybywają właśnie ludzie, którzy się palą. No i tak, oni, no mówią, tak. Ugaś, ale ważna jest profilaktyka. Bo parzy. Tak. No ale w momencie, kiedy cały czas ktoś się polewa środkami łatwopalnymi i przebywa wśród iskrzących się właśnie jakichś płomieni, no to zapali się tak czy inaczej, wcześniej czy później. Tak. Teraz pytanie dotyczy tego, w jaki sposób zapobiegać. I tutaj docieramy do kwestii relacji rodzinnych. Tak. Rola rodziny w wychowaniu dziecka niestety w dużym stopniu uległa potężnemu osłabieniu. Tak. Jest to efekt uboczny różnych pozytywnych zmian, na przykład związanych z tym, że kobiety w dużo większym stopniu obecnie realizują się zawodowo niż kiedyś. Zawodowo, społecznie. Ale to nie spowodowało, że ojcowie przejęli rolę teraz tych wychowawców. Mhm. Tylko najczęściej jest tak, że warunki, w jakich żyjemy, wymagają do tego właśnie, żeby borykać się z różnego rodzaju wyzwaniami, także materialnymi, więc zarówno ojciec, jak i matka są poza domem. Mhm. Jeżeli dziadkowie mogą przejmować tę rolę, to jest całkiem dobrze. Natomiast to zaabsorbowanie dorosłych, na przykład ich pracą, czy innymi warunkami, innymi wyzwaniami dotyczącymi przetrwania, jak to niektórzy mówią, to spowodowało, że dorośli nie zajmują się także samymi sobą. Że małżonkowie na przykład nie komunikują się w
sposób wystarczająco szczery, otwarty, częsty, bliski. I również przekierowanie uwagi na sprawy zewnętrzne powoduje, że zapominamy o sobie, że samoświadomość ulega daleko idącej redukcji. No to jak tacy rodzice mają wspierać swoje dzieci, które oczekiwałyby właśnie pozytywnych wzorców? Gdzie mają je znajdować? No oczywiście wśród najbliższych. Więc jeżeli na przykład ojcom wydaje się, że to luksus albo w ogóle szaleństwo, żeby korzystali ze wsparcia zewnętrznego albo żeby uczestniczyli w jakichś treningach, warsztatach, czytali literaturę dotyczącą czy to kwestii wychowawczych, czy innych związanych z praktyczną psychologią, że to ich nie stać na to, to potem efekty tego są takie, że taki ojciec przychodzi do psychoterapeuty i mówi, mojemu dziecku dolega to i to, proszę je wyleczyć. Mhm. I w dodatku ma oczekiwania, że stanie się to szybko, bo jest zajęty, a poza tym koszty i różne inne związane z tym trudności. Nie rozumiemy, że jesteśmy tak bardzo wszyscy połączeni ze sobą, prawda? Tak. Znaczy to połączenie, ono, ale uświadomienie sobie tego, tej właściwie więzi lub braku więzi, mhm, albo pewnych nieprawidłowości, które dotykają naszych więzi rodzinnych, to wymaga zatrzymania się, to wymaga uświadomienia sobie. Obserwacji takiej przychylnej. A tu problem polega na tym, że dorośli często nawet nie wiedzą, na co mają zwracać uwagę. Właśnie. Co będzie tym potwierdzeniem, albo przynajmniej sygnałem alarmowym, który będzie świadczył o tym, że coś jest ze mną albo w moim życiu nie w porządku, że właśnie jakaś lampka się tutaj zaświeca i sygnalizuje, że czas teraz przekierować swoją uwagę bardziej na siebie, na rodzinę, na dzieci, na właśnie te bardziej osobiste sprawy. No właśnie, straciliśmy taki kontakt ze sobą, prawda? Znaczy ze sobą już nawet mówię, bo niby mamy wszystko nastawione na taki samorozwój, a z drugiej strony poprzez jakieś odcięcie może i od natury, może w ogóle od właśnie, no gdzieś te faktycznie relacje rodzinne są, teraz jest pewnego rodzaju kryzys, ale gdzieś nie szukamy tego połączenia ze sobą, czyli z tym gdzieś może za bardzo też szukamy w różnych używkach tego pocieszenia, bo nie mamy kontaktu ze sobą, ze swoją intuicją, z tą informacją zwrotną, która by nam mówiła, na co zwracać uwagę, co jest niebezpieczne, jak spokojnie dawać sobie szansę, ale też tej osobie, która jest koło nas w rodzinie, przyjaciołom i tak dalej, rozszerzając po prostu ten cały krąg. No i tutaj docieramy do tego, co można by określić i określa się w psychologii jako modelowanie. Mhm. Modelowanie, czyli można powiedzieć uczenie się poprzez obserwację i naśladowanie pewnych form zachowań, postaw, pewnych czasami wręcz systemów wartości prezentowanych przez dorosłych. Więc jeżeli dziecko widzi, w jaki sposób rodzice sobie nie radzą, albo inaczej, próbują sobie radzić, w rzeczywistości nie radząc sobie ze swoimi własnymi trudnościami, to nieświadomie dzieci mają tendencję właśnie do modelowania, czyli one przejmują te same wzorce. A jakie to są wzorce? No te, które właśnie wymieniłaś, czyli uzależnienia. Lub wśród tych uzależnień są również takie, które wydają się być stosunkowo niegroźne. Bo na przykład jeżeli ktoś dużo pracuje... Wydaje się niegroźne, prawda? Wydaje się to niegroźne. Tak. Tak? Dziś mówi się o pracoholizmie. Dokładnie. Albo kiedy ktoś, powiedzmy, surfuje w internecie. No to już wiemy, że to już jest trochę groźne. To już zaczyna być o tym mowa. Z jednej strony tak, ale z drugiej, no, zawsze można znaleźć usprawiedliwienie, bo tu potrzebuje takiej informacji. Nie, no wiadomo, uzależnienie, uzależniony zawsze ma usprawiedliwienie dla swojego uzależnienia. Tak.
Ale wiesz, teraz bardziej nawet rozjaśnia mi się taka myśl, że tak jak mówisz, no dobrze, ten wzorzec jest bardzo ważny. No dobrze, ale teraz przeżywamy ten kryzys rodziny, to znaczy bardzo się faktycznie wyodrębnia pozycja kobiety w tej chwili. Kobiety bardziej walczą o swoją niezależność, o możliwości dostępu do wszystkiego, o pracę, o to, żeby też łatwiej jest im wychodzić w tej chwili z toksycznych związków, gdzieś tam alarmują na ten temat bardziej może, ale nie tylko, bo są wspaniali mężczyźni, też powiedzmy, że jest bardzo wielu wspaniałych, świadomych mężczyzn oczywiście, ale no dobrze, ale mówimy przede wszystkim o dzieciach, bo też mi się wydaje, że najbardziej im trzeba poświęcić uwagę. W każdym razie, że nie mają, załóżmy, co naśladować dzieci, ale czy w tym momencie tym bardziej nie powinno być jakby monitorowane wręcz ludziom, że po prostu zaakceptujmy to, jacy jesteśmy, okej? Zaakceptujmy moment, w jakim jesteśmy, ten moment naszego zagubienia. Pozwólmy sobie na to zagubienie. Pozwólmy, ja, tata, który radzę sobie w taki czy inny sposób, słabszy, gorszy, ale uczciwie, otwarcie, powiedz sobie, może swoim najbliższym, nie radzę sobie, pozwól sobie na to. Nie bądźmy cały czas dla siebie tacy wymagający, bo my jesteśmy bardzo wymagający dla siebie, bo świat jest wymagający i nam się wydaje, że my musimy być wymagający. Nawet jak nam się coś rozpada, nawet jak tobie się nie udaje, dla tego dziecka, które załóżmy gorzej sobie radzi, to okej, ono wtedy bardziej będzie akceptować swoje słabości, nieudolności, jeśli ten rodzic zaakceptuje swoją słabość. Tak mi się wydaje. No, to powiedziałbym nawet więcej, że nie chodziłoby tylko i wyłącznie o akceptację, bo niektórym osobom to się kojarzy z rezygnacją. Że no dobrze, to już akceptuję. Ale gdzieś tam serduszko boli, że nie jestem taki idealny. Tymczasem chodzi o to, żeby docenić swoją indywidualność i żeby zrozumieć ją, ponieważ każdy człowiek jest unikalny. Więc z jednej strony są formalnie czy nieformalnie, ale ustalane pewne standardy dotyczące właśnie na przykład samorozwoju. Mówiłaś wcześniej o tym, że niby wiemy, że trzeba się rozwijać albo że to takie ważne. Tylko, że ten samorozwój często jest traktowany jako pewne dodatkowe zadanie do odrobienia. Pewien cel do osiągnięcia. A tymczasem chodzi o to, że przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że standardy to też są pewne zewnętrzne mierniki, wyznacznie. Kto jest tego autorem? Oczywiście. Kto nam to narzuca? Młodzi ludzie nie potrafią tego odróżnić. I traktują zestaw takich mierników jako rzeczywistość obiektywną. Tak jest, takim się powinno być. Jak nie jesteśmy, to jest dramat. Tak. I potem w ślad za tym idą różnego rodzaju zachowania. Natomiast warto zdać sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, że żyjemy w XXI wieku i że wiedza jest tak olbrzymia, to nie jesteśmy bogami. I indywidualnie nikt z nas nie jest Bogiem. Mamy swoje mocne strony, które warto znać i warto docenić. I bardzo często one są nie tym, czego oczekuje od nas na przykład świat rówieśników. Albo czasami też rodzice, czy nauczyciele, inni dorośli. No tak, tylko my jesteśmy w biegu trochę. Wiesz, to jest trochę tak, że taka refleksja właśnie, jeśli ona nie jest gdzieś tam ćwiczona w tej chwili, w dzisiejszych czasach, to jesteśmy w biegu i wszyscy chcemy coś zdobyć, czemuś dorównać. Młodzież, jeżeli jest między sobą, wystarczy jedna osoba, która jest krytyczna i ona narzuca całej grupie styl. Ona robi, jak, nie wiem na czym to polega, wiesz, ale coś takiego się dzieje, że po prostu... Działa dezintegrująco. Dokładnie. I że my jakby, znaczy my, ja na przykład rozmawiam o tym ze swoim synem. On mi o tych rzeczach opowiada oczywiście od czasu do czasu i gdzieś rozmawiamy, oglądamy to sobie, tak? Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się pod takim presją nie poddawać, tak jak mówisz, bo te presje są ogromne. Czy my potrafimy się w ogóle cieszyć?
Czy my potrafimy radować się? Cieszyć się, no to z jakiego powodu? A musi być powód? Bo dla mnie powód jest to, że na przykład żyję. Wszystko może być powodem. No właśnie, to, że żyję, to, że sobie siedzę, że mogę z tobą rozmawiać, że mogę próbować zainspirować może innych ludzi do jakiejś refleksji, to jest dla mnie wielka radość. I ona ładuje moje akumulatory. Ja już się nauczyłam w swoim życiu ładować akumulatory po prostu tymi rzeczami, które pozytywne się wydarzają. Ale mam wrażenie, że trochę problem jest, że ciągle wydaje nam się, że właśnie gdzieś indziej jest to szczęście, ta radość, a w tych małych rzeczach jej nie widzimy. Mało tego, szczęście i radość często wydają się być luksusem, ponieważ są różnego rodzaju zagrożenia, są trudności, są wyzwania. Z tym przede wszystkim trzeba sobie poradzić. A radość, szczęście, no dobrze, ucieszmy się, ale wracajmy do zadań. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że ten nawyk można zmieniać. Bo z jednej strony to jest nawyk naszego mózgu, który ewolucyjnie rozwinął się w taki sposób, żeby nasi przodkowie mogli przetrwać i żeby nasze kolejne pokolenia mogły się pojawić. Czyli to jest ta naturalna tendencja polegająca na tym, że bardzo łatwo zauważyć to, co zagrażające i negatywne. I według wiedzy właśnie neuropsychologicznej, neurobiologicznej wiadomo, że wystarcza parę sekund skupienia uwagi na negatywie, na czymś, co może być w sposób domniemany choćby zagrażające, niefaktycznie, żeby to doświadczenie przedostało się do tak zwanej pamięci utajonej, która ma charakter nieświadomy, ale automatyczny. Czyli potem już nie musimy nawet świadomie pamiętać, że ta sytuacja, czy to zdarzenie, czy to środowisko zostało skojarzone w jakiś sposób z zagrożeniem. Ale jak się tam znajdziemy, to co się pojawia? No oczywiście reakcja wręcz odwrotna do przeżywania radości czy dobrostanu. Ale dzisiaj wiadomo o tym, że można ten nawyk zmieniać poprzez świadomy trening, który polega na tym, że celowo wychwytujemy pozytywne choćby drobiazgi z naszego codziennego życia. Także wspomnienia z przeszłości, które odłożyliśmy gdzieś do kąta, a które wiążą się z różnego rodzaju przyjemnymi przeżyciami, z nawet drobnymi jakimiś sukcesami, ważnymi spotkaniami, relacjami i tym podobnymi. Tylko wtedy trzeba tę uwagę utrzymać dłużej na tym, co pozytywne. Najlepiej kilkadziesiąt sekund co najmniej, czyli około 10-krotnie dłużej niż jest wystarczająco w przypadku tych negatywnych. Czyli tak w ten sposób kodujemy swoją podświadomość? Raczej przestrajamy nasz mózg. A w szczególności taką jego część, która się nawet nazywa ciałem migdałowatym, bo ono jest odpowiedzialne za reakcję stresu. I w dużym stopniu, to nie jest jedyny ośrodek w mózgu odpowiedzialny za reakcję stresową, ale ono wykazuje szczególną wrażliwość właśnie na te potencjalne zagrożenia. A co ty na to, żeby oprócz w takim razie lekcji psychologii w planie lekcji dzieci, czyli jednej godzinie załóżmy lekcyjnej w tygodniu, była właśnie taka lekcja pozytywu. Takiego utrzymywania, oddychania. Nie nazywałbym tego lekcjami i chyba też byłbym przeciwny do tego, żeby dzieciom dokładać jeszcze kolejny przedmiot pod hasłem psychologia. Ale nie musieliby mieć tego oceny. To, co bym bardziej proponował, to ćwiczenia. Warsztaty, treningi. No to są dodatkowe już zajęcia, wiesz? Zajęcia o charakterze praktycznym. Czemu? Na przykład, jeżeli są ćwiczenia z chemii albo z tego typu ćwiczenia fizyczne na WF-ie i inne jeszcze przedmioty, dlaczego nie może być po jakimś krótkim wprowadzeniu, wyjaśnieniu też doświadczenia na samym sobie, jak to działa?
Ale to fajnie, że to mówisz, bo potwierdzasz właśnie to, co też często z gośćmi o tym rozmawiam, że ten sposób postrzegania jest bardzo ważny. To jak postrzegamy, prawda? To, co się wydarzy, że to jest bardzo ważne i że żeby tak, że to jest ważne, żeby zrozumieć, że my nie zawsze jesteśmy tym, co nam się wydarza, tym, co nawet czujemy, to nie zawsze to oznacza, że to jesteśmy my. I dlatego, kiedy tak bardzo mamy, no niestety wyuczony ten nawyk oceniania i przecież myślę, że tutaj do tych statystyk przyczynia się to, że tak źle siebie oceniamy, że tak się wciskamy w ten kanał złego myślenia o sobie. A środowisko nam w tym pomaga. A środowisko nam w tym pomaga i ocenianie innych. To, ale no wiadomo, musimy zacząć od siebie, żeby samymi być gdzieś tam silniejszymi, żeby siebie wzmacniać. Więc tak ważne jest to, ten sposób naszego widzenia i to siebie i wszystkiego naokoło. I że to można właśnie ćwiczyć trochę tak, jak gimnastykę mięśni. Tak jest. I tu również można powiedzieć, że przynosi efekty, czy właśnie występuje ten efekt treningu. Mhm. Czyli powtarzanie i wyrabianie tego nowego nawyku powoduje, że następują rzeczywiste zmiany w naszym mózgu w oparciu o takie zjawisko, które nazywa się neuroplastycznością. A więc zdolnością do ciągłej przebudowy połączeń między komórkami mózgowymi, ich zakończeniami, i całych sieci neuronalnych. Mhm. Więc to nie są tylko i wyłącznie, można powiedzieć, teoretyczne dywagacje na ten temat, ale tak jak w przypadku właśnie badań prowadzonych nad choćby medytacją uważności, autorzy, którzy tymi badaniami się zajmują, właśnie zwracają uwagę na przykład na pogrubianie się szarej kory mózgowej w określonych obszarach. Albo zwiększaniu się gęstości tej kory mózgowej, na jakby przestrajaniu się fal mózgowych z tych, które są właściwe dla sytuacji stresowej, na te, które bardziej odpowiadają albo relaksacji, albo wręcz właśnie stanom radości. Czyli polecasz w ogóle medytację? No, jeżeli chodzi o medytację uważności, to jest to jedna z najlepiej przebadanych metod, jeżeli chodzi o psychoterapię. I także w kontekście psychoterapii jest ona wykorzystywana w różnych kontekstach. Mhm. Wiem, że tego typu programy są wprowadzane też w szkołach eksperymentalnie. Ale w Polsce, czy raczej za granicą, niestety, prawda? Niestety nie. Tak, tak. Ale na przykład w Wielkiej Brytanii. Mhm. I później efekty, które są, i to w szkołach podstawowych, ale tak jak widziałem zdjęcia w internecie, bo internet, warto pamiętać, spełnia też pozytywne funkcje. Oczywiście, tak, oczywiście. Więc w internecie widziałem zdjęcia medytujących nauczycielek razem z uczniami. Mhm. Piękna sprawa. A potem okazuje się, że na przykład dzieci mają większą, po pewnym okresie, kiedy już rzeczywiście efekty mogą być mierzalne, okazuje się, że na przykład zwiększa się możliwość skupienia uwagi. Koncentracji. Większy poziom relaksacji, mhm. obniża się poziom stresu, poprawiają się relacje między uczniami. Że komunikatywność się zwiększa i tak dalej, i tak dalej. Taka psychoedukacja też powinna obejmować rodziców, żeby im wyjaśnić, na czym to polega i że nie ma to nic wspólnego z jakimiś właśnie okultystycznymi technikami. I zagrożeniem dla zdrowia psychicznego, prawda? Że wręcz odwrotnie. To jest ważne. Czyli jakość relacji. Jakość naszych relacji. Jakość, czyli uważność. To jest zaangażowanie, otwartość, bliskość. Akceptująca, nieosądzająca postawę. Dokładnie. I tego wszystkim życzymy. W tym nowym roku. Niech tak się stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.